kiedy Wam mówiłem na temat mrowienia, co oznacza, że pszczoła się mrowi, że po prostu można ją popchnąć. Widzicie, tak, popchnąć tą pszczołę można, ona nie reaguje w ogóle. One są w stanie mrowienia, czyli są bez matek. Nie ma substancji matecznej, która jest dystrybuowana. Czerw, który jest na matecznikach, on nie generuje takiej ilości substancji matecznej, feromonu matki. Dlatego one cały czas są bezmateczne. To jest do momentu praktycznie zasklepienia. Po zasklepieniu te pszczoły zaczynają się uspokajać. Jeżeli byśmy wychowywali to bez matki, natomiast my wychowujemy z rodzinami z matką czerwiącą i te pszczoły po prostu się za chwilę uspokoją. A teraz są po prostu pobudzone, je można dotykać, tak, one się trochę tam schylą, ale ani te pszczoły nie żądlą. To jest potężna rodzina w tym momencie na, który dzisiaj jest? 7 kwietnia. Pięknie to odbudowują, także zaraz będziemy je łączyć z matką. Jeszcze pokażę korpus. To jest korpus z matką, tak wygląda. To jest 2, 4, 6. 6 ramek praktycznie z czerwiem. Oczywiście żarcie musi być. Wczoraj włożone, dzisiaj już podjadły. Także zapraszam. Dziękuję.